Dobra, poczekajcie. Chciałem wam coś teraz pokazać. To będzie mój debiut, także nie śmiejcie się. Dobra, pokażę. Tylko ustawię na duży ekran, żebyście widzieli. Patrzcie. To jest mój debiut jak coś, nie? To patrzcie na to. Magia of Spartiatics. Patrzcie, czat. Mam tutaj talię kart. Najpierw wam pokażę trika, patrz. Dzielisz talię na pół. Patrz. Patrz, najpierw robisz tak. Kurde, nie siadło, ale dobra, patrz. Taka sztuczka, nie? Jezus, potasowałem karty tak, że jedna jest z tej strony, druga z tej strony. Ja pierdzielę. Nie zdarzyło mi się tak jeszcze. Nie. Dobra, czekajcie, muszę poprzewracać te karty szybko. Nie chodziło o tą sztuczkę. Taka wpadka mała, wiesz. Magic of Y też miał kilka wpadek. Jedną jestem ja. I teraz jest idealnie, nie? Patrzcie. Masz karty i masz tak. Masz Jokera, widzisz? Joker. Wziąłem Jokera, patrz. Biorę teraz tego Jokera. Tutaj leży Joker nadal, pamiętacie? Otwierasz talię. Wkładam tego Jokera do środka. Kumasz to? Patrz na to. Pana to, mordo. Ty magia of Spartiatics. Lewandowski, już wyłaź za tej kamery. Robimy teraz sztuczkę. Szkoda, że dwa Jokery w talii. Jak dwa Jokery? Zobacz. Jak dwa Jokery? Ty mnie nie posądzaj o takie rzeczy, gościu, bo ci zaraz łokcia na potylicę wypieprzę. Jeszcze raz napiszesz o mojej magii, że jest słaba. Jeszcze raz wam pokażę sztuczkę, bo chyba nie zrozumieliśmy się. Poczekajcie. Masz siódemkę, tak? Siódemkę. Wziąłem z góry, stąd. Siódemka. Kładziesz tu. Bierzesz tą siódemkę. Kładę ją tu, na spokojnie. Patrz, tu jest siódemka, tak jak wam mówię. Otwierasz talię. Wpieprzyłem ją do środka, widzisz? Tę siódemkę. Teraz tajny szyfr, bo inaczej nie działa. Dmuchasz dwa razy. Mówisz szybko modlitwę. Ja nie znam żadnej. I teraz patrz. Pyk. I masz znowu siódemkę. Kumasz to? Nie, no dobra sztuczka, o co on chodzi? Jak mogłem wziąć inną kartę, skoro przecież wszystko widzieliście? Boże, weź sobie pójść tam w zwolnionym tempie, gościu, Boże. Reklamo! Zostaw ocenę pod filmem! Subaj dzwoneczek, żebyś na bieżąco! No i wbijaj jeszcze na live, które robię z Misiu! No i gitara zioła! Elo! Pokazuję wam sztuczkę, którą się uczyłem wczoraj całą noc na dzisiaj. A wy piszecie Resident Sleeper? Dobra. To zrobimy inaczej. Pokażę wam starą sztuczkę, którą się kiedyś nauczyłem. Ale tym razem, jak napiszecie Resident Sleeper, to idę spać i nie robię już nigdy streama. Dobra, poczekajcie chwilę. Zrobię tą sztuczkę dla was. Moja ostateczna sztuczka, którą miałem robić na milion subskrypcji, ale zrobię ją dzisiaj. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, czat, na milion subskrypcji miała być. Na milion subskrypcji miała być ta sztuczka, ale. Dobra. Ale jak napiszę. Ktokolwiek Resident Sleeper, to już nigdy nie zrobię streama. Dobra, patrzcie. Widzisz mnie? Jeden z drugim? Patrz, to jestem ja jak coś. Patrz na to. Pyk, normalnie. Się kiedyś nauczyłem w Tybecie. Jak się podobało? Mrugnąłem. Fajne, nie? Zniknął jak Murzyn na pasach. Chłopak ma talent. Także sztuczki magiczne już pokazałem wszystkie, które się uczyłem wczoraj całą noc. Nie wiem, wydaje mi się, że całkiem spoko te sztuczki są. Brain, genialny umysł. Spartiatik znika. Dobra, poczekajcie chwilę. Chciałem wam teraz pokazać coś ciekawego. Ciekawą inicjatywę ze strony jednego z widzów, nie tak serio, to jest widzem od dzisiaj, ale po prostu chciał bardzo zwrócić na siebie uwagę i zacząć, chciał się pokazać od razu z talentem. Spartiatics piosenka. I nie chodzi
o piosenkę o Rengarze. Nie chodzi też o Xayo Drunk Stream Nirvana i jego Tilt Spartiatix Jankos, tylko o Lil Queto No Copywriting Xayo Podłoga producent After World. Pierwsza oczywiście wada, którą widzę, film w 480p. No nie wiem, JD Production, czy ty jeszcze za komuny nagrywałeś ten film, czy o co tu chodzi? Ale dobra, obejrzmy po prostu wspólnie. Włączę wam tekst od razu, bo może nie zrozumiecie do końca, także zrobię tak. O, żebyście tekst mieli, bo może trochę nie zrozumiałem słowa, ale to powiem więcej po przesłuchaniu. Ja pierdolę, znowu Spartiatix w moim Champion Selekcie. Kurwa, znów spikuje debil jebany tego Apelicina. Ja pierdolę. Jeszcze skasowali mu kanał, nie będę sławny. A jebać to, ile się zapierdolić. Poczekajcie, jeszcze nie początek był. Słuchaj tego, mordo. Czemu na tym czasie nie ma nic? O, a nie, to już było. A w sumie macie okazję powiedzieć, czy to prawda. A robiliście tak? Wierzę. Jesteś? No dobra, jestem gotowy. Historia Antygony. Tak głośno gada w sali, że aż echo leci. Słyszysz to? I nie wiem, ktoś uwierzy, że ona czyta na głos na egzaminie. No ty bym z klasy wypieprzył. Ej, co masz w 14? Nic, jeszcze rozkminiałem ciągle. Kurde, dobra, to zapytam Maćka, dzięki. Nie, stary, on nie umie szeptać. Co? Nie umie szeptać. Co? To nagle przeszkadza im, że się nie szepcze w klasie, a przed chwilą typiara na całą klasę się darła do słuchawki w telefonie. No bez pieprzenia w dupę. Przecież zaprzeczacie sami sobie tym ujęciem, rozumiesz to, tą sceną. Co masz tam w 14? Nie wiem, zaznaczyłem odpowiedź B, a ty? No przecież ty typiara tak samo gadała. Dobra, musimy zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Mój ulubiony prankster, wiecie co on robił? Ja już nie pamiętam, ale on chyba jeździł na wózku i mówił, że krew mu nie krąży, ale jeszcze krąży tam, gdzie trzeba. Nie, proszę. Halo? No. A, dobra, już daj. Taka blondynka, tak? Mama do ciebie. O, mama? No. O, mama tam. Film się nazywa Trzymała mojego banana. Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi w tym filmie? Znaczy w tym tytule i tak dalej. Nie wiem, pamiętam ten film, jak chyba u Gargamela był. Boże, i to ma tyle wyświetleń i same łapki w górę. Ze mną Wiktor, który będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Nie widać już. A gdzie rodzice? No w sumie nie widać, że jest biedny. Dobrze powiedziała typiarka. Ej, ale tak serio, nic nie mam do żadnych cyganów i tak dalej. Ale jak ode mnie jakieś dziecko chciało pieniądze, no to widać było, że nie ma na to jedzenie, albo po prostu, że tak się ubrało, żeby wziąć te pieniądze ode mnie, nie wiem. Dzieciak wraca ze szkoły, mówi, a kieszonkowego mi nie dają, ty to wezmę od ludzi. Przedsiębiorczy chłopiec. A wy subskrybujcie kanał Lukas TV. Jezus, ten dzieciak ma swój kanał. Dzień. Doberek. Jestem z was weekend. Kuba. To ma 2 miliony wyświetleń, co jest? 9-latek kupuje papierosy, eksperyment społeczny, social experiment prank. No ale o co tu chodzi? Znaczy ja nie palę, ale pamiętam, że mi sprzedawali. Jak miałem, nie wiem, 10 lat. Co masz to w dupie, Boże, ile ma lat? Nie wiem, nie rozumiem tego, pewnie też ustawione gówno. Rodzice wysłali, to rodzice konieśli. Ojciec na bezrobotnym siedzi w domu i mówi, weź synek, nagrajmy coś, bo w sumie nie wiem, czy starszy do pierwszego. I 2 miliony wyświetleń i gitara się ma. Nie no, ale to nie chodzi o to. Ja miałbym w dupie, jakby dzieciak nagrywał sobie filmy na YouTube'a typu testuję nowe klocki Lego z Dino. Ale jak nagrywa z ojcem takie rzeczy, nie, irytuje mnie takie rzeczy. Takie na siłę wymuszanie na ludziach jakiegoś gówna reakcji spieprzonej. Ja pamiętam, że miałem sytuację taką kiedyś. Byłem z kolegą wtedy i taka typiara chciała od nas pieniądze na jedzenie. A to było pod Tesco, nie? To mówię, no dobra, to wejdziemy, kupimy pani kilka bułek. Tak na spokojnie, nie? Ona mówi, no to ja poczekam. Wróciliśmy z tymi bułkami, a ta spieprzyła gdzieś. Ciekawostka, box deal. Prank.
Ja z dziewczyną wychodziłem z Biedronki i koleś pyta, czy mu damy na jedzenie i powiedziałem, że mogę mu kupić, to poszliśmy z dziewczyną i wzięliśmy mu masło, chleb, mleko, sok, jakieś ciacho i się popłakał ze szczęścia, że dostał jedzenie. Ale chodzi o to, że wiesz, w Łodzi jest taka typiara w wieku, nie wiem, z 30 lat, która ciągle mówi, i to jest zabawne, nie? Ciągle mówi, że nie ma na bilet. I widziałem już ją, był taki okres, że często z domu wychodziłem, to codziennie ją widziałem, że zbiera na bilet. Poczekajcie sekundę, bo teraz tu jest aferka mała, jak u Boxdeala. Zobacz, Dzień w Kurniku. Ej, on wrzucał już taki film. Naprawdę oglądaliśmy taki film. Aha, bo to jest Dzień w Kurniku, a to jest Noc w Kurniku. Dobra, obejrzmy kawałek, to jest naprawdę zadymiarz. Dziś mam niesamowitą okazję do tego, żeby po raz kolejny odwiedzić kury i nie omieszkam z niej nie skorzystać. Wiecie, czemu nie omieszka skorzystać z okazji spędzenia dnia z kurami? Ciekawe czemu. Wygląda jak Adaś mały. Tutaj nadamy ci imię teraz, dobrze? Będziesz miała na imię Sadamka. Ale o co chodzi w tym filmie? Właśnie kura alarmuje, że zniosła jajko. To żadna z tych. Jadaj mi na jajkę. Swoim tłustym kuperkiem. Jak musisz zrobić 10 minut filmu, żeby wpieprzyć więcej reklam, no nie masz o czym gadać, czat, to wiesz co robisz? Oglądaj, poradnik. Przez 3 minuty leci takie coś? Po raz pierwszy potrafię. Przez 3 minuty leci film, jak kot łazi i muzyka sobie w tyle leci. Tylko po to, żeby film miał 10 minut. Nie no, to ja już nawet takich trików nie robiłem. Nurkowski, dobra. Ostatnia próba, ale jak to będzie nudne, to... Po co ty mi to wysyłasz? Dobra. Zobaczymy, czy zgadniecie to. To będzie rebus. Dobra, zobaczymy, czy zgadniecie, ale serio, to już będzie trudne. Bardzo. Dobra, co to jest? Poczekajcie, kurde, wezmę to na ekran. Dobra, co to jest? Dobra, czat, powiedzcie. Co to jest? To jest rebus. Pamiętajcie. Niekolorowe spodnie. Kopiowanie Xayo? Nie. Chociaż Paint jest odpalony. Twitch chat plus spodnie? Nie. Nie, no nie mówcie, że nie zgadniecie. Boże, przecież to są takie łatwe rzeczy. Boże, to trzeba być głupim, żeby tego nie zgadnąć. Bez obrazy, panowie, ale... LGBT plus dziurawe spodnie? No właśnie podobnie, ale to jest rebus. To jest tak oczywiste. No jak? Nie rozumiem, w jaki słaby sposób to przedstawiłem. Kalif Emale. Dobra, może inaczej te kreski przedstawię, to może inaczej zrozumiecie. Dobra, poczekajcie, inaczej kreski przedstawię. Patrzcie, to będzie dobre. Dobra. Teraz zgadniecie na 100%. Boże, ale teraz już wam tak ułatwiłem, że to... O Jezus, to jak ma... Boże, to jest łatwiejsze naprawdę niż matura, a maturę ma każdy w Polsce. Co to za znaki zapytania, panowie? W dupę, przecież to jest łatwe. Nie no, ale to jest naprawdę łatwe. Podpowiem wam, podpowiedź następna. Dobra, teraz to już jest tak łatwe, że... Ej, nie, może ja to trudno pokazałem? Nie, wygląda na łatwe, tak jak patrzę. Ej, panowie, coraz bliżej. Gościu wali konia do tego, że wygrał na loterii. Dobra, ułatwię wam. Potem powiem, o co chodziło z tymi spodniami. Ułatwię wam trochę. Ale to już będzie takie ułatwienie, że jak tego nie zgadniecie, to jesteście głupi, naprawdę. Dobra, wygrał Koka Semix. No nie wiem, to jest Random Bruce, chat. Koka Semix napisał, to jest Random Bruce, dokładnie. Ej, no nie wiem, jak można tego nie rozumieć. Random Bruce.
No, poczekajcie, bo mogliście zrozumieć, to szybko wytłumaczę. Patrzcie, bo na początku chodziło o to, że spodnie... że spodnie oznaczały brud, nie? Bo wszyscy mówią na niego random brud, nie? Ale poczekajcie, nie bądźcie tacy nachalni. I spodnie oznaczają brud, nie? I patrzcie, a cyferki oznaczają random, nie? Że jest losowanie, losowanie, nie? A losowy po angielsku to jest randomowy, nie? Random, no czyli random. No i to jest brus, a wcześniej było brud. No nie wiem, co jest w tym niezrozumiałego. A kreski? No kreski na początku miały oznaczać, że po prostu no losowy kolor. Taka pierwsza myśl, jak widzę kreski. Dobra, czad, Boże. Już podpowiedziałem wam Bruce'em Lee. No nie wiem. Jak to możliwe, że wy się nie skapnęliście, że to jest Bruce Lee? Boże. Nie, ale tak serio. Ta, nie umiem robić rebusów? To co powiesz na to? Zobaczymy, kto pierwszy zgadnie, patrz. Kto pierwszy zgadnie, poczekaj. Patrz na to. Tylko nie piszcie od razu. Ale serio, jak tu nie zgadniecie... Dobra, zobaczymy, czy zgadniecie. No widzisz, jakie dobre rebusy robię? Chyba dobry rebus, co? I będziesz mi mówił, że niezrozumiałe rebusy robię. Nie no, po prostu wiecie. Może źle zobrazowałem tego random Bruce'a, ale wydaje mi się, że dobrze go zobrazowałem, tylko po prostu... trzeba było zerknąć, nie? Kreski równa się random, spodnie równa się Bruce. No było, że random brud, nie? Uznałem, że tamten rebus z random Bruce'em był za łatwy i chciałem utrudnić, żeby było random brud i żeby ktoś inteligentny doszedł do tego, że jest random Bruce, no bo trochę za łatwy był tamten rebus, po prostu. Nie, ale wpiszę losowy, zobaczymy, czy wyskoczą jakieś kreski. Zobaczymy, jak zobrazować niby losowy. Patrzcie. Wy gadacie, że ja źle zobrazowałem losowy, zobacz. Wpisałem losowy i wyskoczył taki typ. Kumasz to? Rozumiem, że jak narysowałbym typa w takiej czapce, to byście... Ty, ej, podobny. Nie, ta czapka to jednak kojarzy się z random Bruce'em. Ty jednak, gogle jest dobre. Ale nie, jakbyś... O, jakbym takie coś wziął? Losowy obrazek z Wałęsą. Co tu się... Od Lech Wałęsia. No i co, zgadłbyś? Jo pierdziele, ty! Aż mnie boli noga. I aż mu się noga zawinęła wokół słupka. Ja pierdziele, ty! Jezu! Noga mu się wokół słupka owinęła, widzisz? Przecież to jest straszne. Ja pierdziele. Gościu przypieprzył z taką siłą w słupek, że mu się noga owinęła wokół tego słupka. A wy piszecie, że jest nudno. Naprawdę. Odpal Xaya na full screenie i będzie fajnie. Dobra, poczekaj. Jezu! Jaka zabawa! Dobre, nie? Mordo? Ty, uśmiałem się do łez. No, a ja się wyciszam. Idę spać prawdopodobnie. Może coś wam... Znaczy jutro wam coś rzucę na YouTube'a. Jutro planuję włączyć streama, ale nie wiem, jak to będzie, mordo. Zawsze jest średnio. Mam nadzieję, że się uda tym razem streamkę zrobić. W sensie planuję go zrobić. Dam wam znać na grupce Farmerzy z Partiatixa. Dołączcie proszę do tej grupki. Tam daję info. I tyle. A jak chcecie ciekawy stream, to idźcie oglądać innych streamerów, którzy są według was ciekawi. Albo podglądaj rodziców przez dziurę od klucza i zamknij mordę, gościu. Może to będzie dla ciebie ciekawe. To się dowiesz czegoś o życiu. A ja spieprzam. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.